z łaski Chrystusowej. List do Rzymian, 15 rozdział. List do Rzymian, 15 rozdział. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągujących Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnicę na dane Ojcom i aby poganie uwielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie i niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrość z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą, a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem wierzę, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie, nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, święconą przez Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże objawia nam sposób, poprzez który został usprawiedliwiony Abraham wobec Boga, pomimo że miał 100 lat, załamany w beznadziejności i co do obietnic Boga, który mu powiedział, że będziesz miał syna, urodzić syna. Widział też umarłe łono Sary, która już miała 90 lat i w taki sposób przed 14 laty poprzez pożądliwość swoją, poprzez doradę Sary urodził Izmaela. To nie było to, co chciał Bóg i nigdy nie stało się to, co chciał Bóg. W pewnym momencie jednak w 100 latach, jak miał 100 lat, Bóg go nawiedził i powiedział, że za rok będziesz miał syna i staniesz się ojcem wielu narodów. I Abraham znalazł się w zaułku. Miał syna, Izmaela. Teraz nie mógł mieć syna, bo miał 100 lat, był starcem. Jego żona była niepłodna i nie mogła urodzić dziecka. Ale Słowo Boże mówi, że nie mając nadziei, pokładał zaufanie, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co powiedział Bóg. I że to będzie twoje pokolenie. O tym pomyślał. Widział
i nie miał wiary. Usłyszał tego, który przemawiał Boga i pomimo, że nie miał nadziei, zaufając Słowu Bożemu, uwierzył. Uwierzył, ufając Słowu Bożemu. I kontynuuje. Nie załamał się w wierze, bo wiele razy przychodzi wiara, ale powoli podupada. Nie upadając w wierze, nie myślał, bo wtedy zmazana byłaby jego wiara. Nie myślał, że jego ciało było martwe i jego żona była niepłodna. Po pierwsze, nie myślał o tym, co gaszą wiarę, tak jak Dawid. Jest to możliwe, aby się to stało. Bóg to powiedział, uczyni to. Jest napisane, że od razu się wypełni. Powiedział mi Pan i wziął w swoje ręce moje życie. Nie myślał nad tym, co wiedział i co by go prowadziło, aby zagasła jego wiara, ale pomyślał o obietnicy Bożej i nie wahał się poprzez niewiarę, ale tajemnica. Wzmocnił się w wierze. W jaki sposób? Wychwalając Boga. Uwierzył, wychwalał Boga i przyszła moc Boga na niego. Przestał patrzeć się i myśleć nad tym, co widzi. Zwrócił swój wzrok na Słowo Boże. W żadnym przypadku nie myślał tylko to, co jest miłe, dobre i pożyteczne w Słowie Bożym. I aby przyszła moc Boga na niego, wychwalał z całego swego serca Boga poprzez wiarę do Słowa Bożego. I przekonany, że to, co Bóg obiecał, jest możliwe, aby to wykonał. I to było zaliczone dla niego jako usprawiedliwienie. I dlatego nie jest tylko sprawiedliwy w oczach Boga, ale za rok niepłodna Sara urodziła syna obietnicy. Syna, którego obiecał mu Bóg. I Słowo Boże mówi, że to nie jest tylko dla niego, ale dla nas też, którzy będzie usprawiedliwieniem, jak uwierzymy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I my wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusowe. I dlatego jest nam to zaliczone jako sprawiedliwość wobec Boga. Jednej rzeczy nie mamy, mocy. Jedna rzecz jest nam potrzebna, moc. I wzmacniając się, powtarzam, wierzymy, ale chcemy moc wiary i moc Ducha Świętego, wychwalając Boga z przekonaniem, że to, co Bóg obiecał, jest mocny, aby to też wykonał. Wielka tajemnica, bracia i siostry, sługi i służebnicy Bożej, jest wychwalanie. Wychwalanie z wiary, aby przyszła moc wiary. Wychwalamy Boga z pewnością, że to, co obiecał nam, wzięliśmy i przyjęliśmy obietnicę. To jest droga chrześcijanina. Idę do komory modlitewnej i szukam Jego głosu.
Mam iść, czy nie mam iść? Zapytał się Dawid. Dogonię ich, czy nie dogonię ich? I jak Bóg mu powiedział, że od razu ich dogonisz i od razu uratujesz wszystko i wszystkich, wychwalił Boga, przyjął moc i zaczął. I wszystko zaczął tak, jak zaplanował Bóg. I jest to wielki błąd, wielka szkoda, że zaplanował Bóg chwałę w twoim życiu, a ty zostawiasz ją i omijasz ją. Idziesz inną drogą, drogę małowierności, drogę słabości, drogę strachu. A przecież to wszystko jest łatwe. Przemówi ci Bóg. Uwierzysz w to. Wychwalisz Go. Odziejesz się mocą Ducha Świętego i od tego momentu Bóg ma w swoich rękach twoje życie. Tak to jest wszystko łatwe. Tak to jest wszystko prawdziwe. I tak proste, bo jest napisane w Słowie Bożym, które jest z Boga natchnione i zaprzeć samego siebie nie może Bóg. I dlatego, że jest to tak proste, przychodzi teraz apostoł Paweł i mówi nam: Wy, którzy jesteście mocni, powinniście pomagać dźwigając słabości słabych. W jaki sposób? Nie z upodobaniem w samym sobie, bo to jest pułapka, ale każdy niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Ty weszłeś na drogę mocy wiary i mocy Ducha Świętego, ale jednak nie jesteś sam. Nie lekceważ małego Egipcjanina, zdruzgotanego, małego brata albo siostrę. Nie lekceważ najmniejszej siostry. Teraz ja jestem dobrze, idę, bo Bóg będzie ze mną, będzie z tobą. Jak przyjmiesz tego Egipcjanina, tego najmniejszego, tak jak Bóg przyjmuje ciebie najmniejszego, jak nie przyjmiesz tego najmniejszego swojego brata z miłością, z troską, z uwagą, z wiarą, że Bóg ma przygotowane słowo szczególne, ma przygotowane wszystko dla twojego dobrego ciągu dalszego poprzez najmniejszego brata, którego dał do twojego życia, na twoją drogę. Poprzez niego cię skontroluje. Ale abyś go przyjął, musisz mieć tą ładną cechę, ten zamysł Chrystusowy, który opróżnił samego siebie z chwały swojej. Jak? Miał chwałę. I ty masz moc, która jest dana od Boga, ale opróżnił samego siebie z chwały swojej. Jak? Przyjmując postać sługi. Postać. Nie przestał być synem, nie przestał być Bogiem, ale przyjął postać sługi. W jaki sposób przyjął postać sługi? Stając się podobny do najmniejszego. Podobny do najmniejszego. I jak przyjął postać człowieka, wtedy mógł, bo inaczej nie może, wtedy mógł i uniżył samego siebie, będąc posłuszny do Słowa Bożego, aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I dla tej przyczyny, nie dla innej przyczyny. Nie ma żadnej innej przyczyny, dla której Bóg Ojciec mógł wywyższyć Jezusa Chrystusa, jakiegokolwiek człowieka. Jedna jest przyczyna. Opróżnił samego siebie, bez przestania być Synem Bożym,
Opróżnił samego siebie, przyjął postać sługi. I jak stał się podobny do człowieka, tego najmniejszego, i jak przyjął postać, nie wartość, ale postać człowieka, wtedy mógł, bo jako syn Boga nie mógł uniżyć się. Nie możesz uniżyć się, jak nie przyjmiesz postać sługi. Nie możesz uniżyć się, jak nie staniesz się podobny do Żydów jako Żyd, jak nieprawy, jak do nieprawych. Nie możesz się ze wszystkimi, bo nie interesuję się samego siebie. Interesuję się, aby byli zbawieni wszyscy oni, abym wygrał jak najwięcej. I apostoł Paweł, który to zrozumiał wszystko, mówi: wolny od wszystkiego, bo Chrystus mnie wyzwolił. I ja pozostaję i jestem wolny, bo nie jestem związany od żadnego człowieka. Teraz mogę, bo jak nie jestem wolny od wszystkiego, nie mogę. Ale teraz, że jestem wolny od wszystkiego, mogę zniewolniczyć się dla wszystkich, abym wygrał większość. I dlatego woła: naśladowcami moimi stańcie się, bo ja jestem naśladowcą Chrystusowym. Uniżył samego siebie Jezus Chrystus i Bóg go wywyższył. I potrzebną rzeczą jest, abyś przyjął moc wiary i moc Ducha Świętego. Ale jeszcze bardziej jest potrzebną rzeczą, abyś stał się sługą, abyś przyjął postać sługi, abyś był podobny do najmniejszego, abyś nie podobał się samemu sobie, ale abyś podobał się bliźniemu ku dobru i dla zbudowania. Abyś słabego przyprowadził do mocy Boga. Abyś słabych wszystkich doprowadził do obecności i chwały Bożej. Nie jest zadowolony Chrystus. Nie był zadowolony Paweł, że Bóg go pobłogosławił i że Jezus Chrystus go wywyższył. To, co chce, jest, aby wziął jeszcze więcej tych, ile jest możliwe. I Jezus, i Paweł, abyś wygrał większość. I nie możesz ich wygrać poprzez swoją chwałę, poprzez swoją moc. I nie jest wygrane dzieło Boże poprzez, ale jest wygrane poprzez Twoje uniżenie, który ma wynik posłuszeństwo Twoje w Słowie Bożym. Uniżonych Bóg wywyższa, pysznym uniża. I w taki sposób apostoł Paweł z tym poznaniem prawdy Słowa Bożego mówi: wy też zważajcie, abyście się nie podobali samemu sobie. Nie chlubcie się samemu sobie. Nie twierdźcie, że jesteście czymś, bo kto sądzi, że jest czymś, oszukuje samego siebie, bo nie jest niczym, bo jest niczym, jest zerem. Jest bezużytecznym bez Chrystusa. I wtedy Bóg nadziei, Bóg cierpliwości i pocieszenia, zważmy na to, da wam zdolność, możliwość, abyście myśleli to samo wszyscy razem. Wtedy mocni i słabi, mocni, którzy stali się słabymi, słabi, którzy staną się mocnymi, wszyscy razem, wtedy będziecie myśleć to samo i wtedy będziecie mogli wychwalać wszyscy razem Boga. Nie ma innego sposobu, abyśmy myśleli tak samo. Nie ma innego sposobu. Nie jest, żebym podporządkował samego siebie tobie, abym cię przekonywał, abyś ty mnie przekonał. Nie, to są żarty. Oszukujemy samych siebie. Abyś myślał tak samo, musi przyjść Bóg cierpliwości i pociechy, aby cię wzmocnił i aby ci dał możliwość, abyś miał jedną myśl, jeden wiór, jeden pogląd, ale jeden pogląd, pogląd Chrystusowy. I wtedy, i tylko wtedy, będziecie mogli wychwalać Boga wszyscy razem.
Tylko i tylko wtedy będzie wychwalony Bóg, będzie pracował Bóg. Tylko i tylko wtedy odbędzie się wielki cud, o którym mówi Chrystus, że jak dwóch się zgodzą o jedną rzecz i będą prosić o to Boga, od razu będzie im to dane. Pomyślcie, Kościół, jeden lud, który myśli tak samo i aby wychwalali Boga wszyscy razem, zgodni we wszystkim. I co będzie niemożliwego dla tego Kościoła? Bo Kościół nie jest jednym zbiorem ludzi. Apostoł Jan nazywa Kościół wyborną panią. I to jest tytuł chwały i mocy. Bo jest panią Jezusa Chrystusa, któremu została dana wszelka moc na ziemi i w niebie. I sam Jezus Chrystus wyznaje, tak jak mnie wysłał Ojciec, z mocą i chwałą, z wszelką mocą i chwałą w niebie i na ziemi, tak i ja wysyłam was, kogo was, z was, wy, którzy wychwalacie Boga jednomyślnie, wszyscy razem i macie jeden pogląd, bo umiecie i jesteście posłuszni Słowu Bożemu, uniżając samego siebie, odrzucając swój pogląd, swoje upodobanie i swoją wolę. Kościół, o której apostoł Paweł nie waha się i mówi, że to jest góra Syjon. I to jest kościół, to nie jest kościół, mały kościółek, to nie jest ludzki wynalazek, gdzie zebrali się 10 ludzi, ale to jest góra Syjon. To jest miasto Boga żywego, ten kościół. To jest niebieska Jeruzalem, ten kościół, gdzie tysiące aniołów są, aby usługiwać tym, którzy odziedziczą Królestwo Niebios. I to jest Kościół pierworodnych synów, zapisanym poprzez rękę Boga w Księdze Żywota. To jest Kościół Chrystusowy. Bo Bóg pociechy i pokoju uczynił, że są jednomyślni. Jednomyślnie, jednymi ustami wielbią Boga. To jest dom Boga żywego. To jest Bóg, który jest sędzią wszystkich. Wszechmogący, jedyny władca, który mieszka. I on, nikt, żaden człowiek, który go widział, nie przeżył. On mieszka tutaj, ale mieszka tutaj, bo tutaj wylewa się krew Jezusowa, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I jest to jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem, który doprowadza do jedności świętego Boga do marnego, grzesznego człowieka w Kościele Bożym, w domu Boga żywego. Kościół, który jest jednomyślny, jednomyślnie, jednymi ustami wielbi Boga, ale zważajcie w tym Kościele, nie lekceważcie tego, który przemawia. Tak jak zlekceważyli, który przemawia, bo w Kościele nie przemawia człowiek, ale przemawia Bóg poprzez dary Ducha Świętego, poprzez miłość braci, poprzez najmniejszego brata. Bóg przemawia w tym Kościele. I dlatego nie lekceważ tego, który przemawia, którego widzisz jako słabego i nic nieznaczącego. I kim on jest, ten, który mi to powie? Nie lekceważ, bo jak kiedyś zlekceważyli tego, który przemawiał, zostawili kości na pustyni. Ale w tym kościele, w tym wy... I to jest niebieska Jeruzalem. W tym kościele Bóg obiecał, Bóg, że raz jeszcze, nie wiele razy, raz jeszcze i koniec.
potrzęśnie nie tylko ziemią, tak jak wtedy, ale i niebem, bo musi się przemieścić wszystko to, co jest zniszczalne i musi pozostać to, co jest niezniszczalne. Musi trzęsnąć ziemią, duchownym trzęsieniem ziemi, bo musi pozostać to, co jest niezniszczalne. Dlatego apostoł Jan mówi: raduję się, wyborno Pani, że usłyszałem, że niektórzy z Was, z Twoich dzieci, chodzą w prawdzie. Ci, którzy nie chodzą, będą niezniszczalni, którzy zostaną przemieszczeni. To, co oczekuje Kościół, jest trzęsienie ziemi duchowne. Musi się przemieścić niezniszczalne. I pytaniem jest teraz, jak, gdzie należę? Do tych niezniszczalnych czy do zniszczalnych? Przemieszczę się czy pozostanę? I dlatego jest to godzina powrotu, upamiętania i proszenie o krew Chrystusową, o spowiedź. Bo nie chcę być z tych, którzy będą ze zniszczalnych, ale chcę być z tych, o których mówi apostoł Paweł, że wy przyjęliście królestwo niezniszczalne. I dlatego trwajcie w tej łasce, bo macie królestwo niezniszczalne. Uwielbiając Boga z uwielbieniem. Nie możesz uwielbić Boga z uwielbieniem, jak tylko z pobożnością w ciele, ducha i duszy. Pobożni ludzie w ciele, w duszy i w duchu. Co to znaczy? Uniżeni, podporządkowani w Słowie Bożym, posłuszni w Ewangelii Chrystusowej. I z pobożnością, z niepokalaniem, jak Jezus Chrystus błagał swego Ojca, jak jeszcze był na ziemi, został wysłuchany nie dlatego, że był Synem Bożym, ale poprzez niepokalanie swoje. Co to znaczy? Że ze szczegółem, uważanie ze szczegółami. I to jest szczegół wielki. Że ten Egipcjan został wysłany na pustynię, zraniony. Nie żyje poprzez cuda. Nie żyje dla cudów, bo Bóg uczyni cuda, uczynił cuda w schowaniu. Ale to, co wołał, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. I to wołał z całego swego serca. Nie mówił, że chodźcie, uzdrówcie mnie, ani nie mówię, chodźcie, jedzcie. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios i psujemy dzieło Boże, psujemy dzieło, myślenie Boże. Bóg chce nasze przemienienie, Bóg chce nasze uświęcenie, Bóg chce nasz pokój ze wszystkimi ludźmi, bo inaczej nie możemy widzieć. Nie chce rozłęki, bo wtedy człowiek nie jest cielesny, nie jest duchowny, jest cielesny. Nie jest doświadczony w słowie sprawiedliwości. Alleluja, bracia, jesteśmy Kościołem. Musimy stać się Kościołem. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja będę budował Kościół mój i ten Kościół, który ja zbuduję, bramy piekielne nie wygrają. Wszystkie kościoły na świecie burzą się. Giną ludzie wielcy, którzy czynili cuda i stali się alkoholikami. Dlaczego? Bo nie byli niepokalani, bo nie byli pobożni, nie mogli uwielbiać Boga z przychylnością i stracili swoją drogę, stracili Chrystusa, stracili Królestwo Niebios i stali się słabymi chrześcijanami.
Bóg nie chce słabych chrześcijanów, chce chwalebnych synów Bożych, chce dzieci Boże z mocą wiary i z mocą Ducha Świętego i to nie przyjdzie, jak tylko jak wchodzisz do obecności Boga i przyjmujesz moc. Chcemy prawdy. Ewangelia Chrystusowa jest duchem i życiem. Chcemy prawdę Ewangelii Ducha Świętego. Pomóż nam, Chrystusie. Bo wtedy, mówi apostoł Paweł, będziecie wy pełni dobrotliwości i wiedzy, abyście mogli uczyć drugiego. I poprzez ciebie będzie przemawiał przez ciebie do drugich. Będziesz wzorem dla drugich. Pomóż nam, Boże. Chcemy stać się, nie możemy być sami. Nie możemy sami, bez Chrystusa. Nic, słabi jesteśmy. Bezużyteczni ludzie. Tylko Chrystus, bracia i siostry. Jak Go zaprosimy w prawdzie i w duchu, zmieni wszystko w naszym życiu, przemieni nas. I my chcemy mieć zmianę. Nie chcemy być robakami, chcemy być motylami, chcemy być orłami, którzy wlatują na górę. Dlatego, Panie, mówimy, Panie, zmiłuj się nad nami, przebacz nam, pomóż nam i poprowadź nas do gór niebieskich, poprowadź nas tam, gdzie Ty mieszkasz, do tronu łaski. Amen.